Aż tak bardzo jesteście ciekawi bzdur o show biznesie, że oglądacie kolejny odcinek? Wow. W dzisiejszym odcinku będzie trochę o inspiracjach, dzięki którym powstały naprawdę znane piosenki. Na początek historia bardzo znanej wszystkim piosenki. Pewna kobieta oskarżyła pewnego piosenkarza o to, że jest ojcem jednego z jej bliźniąt. What the fuck? Wysłała mu nawet pocztą paczkę ze swoim zdjęciem i rewolwerem, żeby się zastrzelił. Co piosenkarz zrobił wobec zaistniałej sytuacji? Zdjęcie oprawił w ramkę i napisał o tym piosenkę. Piosenka nosi tytuł Billie Jean. Co dalej? Piosenka pod tytułem Lady, moim zdaniem jedna z najpiękniejszych ballad, jakie w ogóle są. I'm your knight in shining armor, and I love you. Została napisana przez Lionela Richie. Niestety jego zespół The Commodores odrzucił tą piosenkę zaraz po usłyszeniu pierwszego słowa, czyli Lady. Jak w ogóle można odrzucić piosenkę, która się tak pięknie zaczyna? W każdym razie o tej piosence usłyszał Kenny Rogers, który z miejsca zakochał się w melodii i w słowach pierwszej zwrotki i stwierdził, że to on ją nagra. W trakcie nagrywania nagle okazało się, że nie ma drugiej zwrotki ani w ogóle całej reszty, więc poprosił Lionela, żeby dokończył mu tą piosenkę. Tak więc druga część tej piosenki powstała na szybko w toalecie. Jak stwierdził Lionel Richie, najlepsze piosenki powstają, kiedy się jest pod presją. Piosenka Boba Marleya, czyli I Shot the Sheriff, została zainspirowana jego niechęcią do antykoncepcji, a konkretnie do lekarza, który w owym czasie przepisał jego dziewczynie pigułki antykoncepcyjne. Sheriff właśnie ma się odnosić do tego lekarza. Kiedy Beatlesi pisali piosenkę Yesterday, nie wiedzieli za bardzo o czym to ma być, mieli tylko samą melodię. Więc na początku, kiedy pisali słowa, wypisywali brednie. I tak się składa, że najpierw była to piosenka o jajecznicy. Słowa. W późniejszych latach Paul McCartney, czyli jeden z Beatlesów, dał nawet krótki występ demonstrujący, jak ta piosenka brzmiała na początku. Piosenka Jump zespołu Van Halen. Inspiracją do tej piosenki był pewien program telewizyjny, który oglądał akurat David Lee Roth. Był to reportaż o pewnym mężczyźnie, który chciał skoczyć z dachu wieżowca, podczas gdy tłum w dole krzyczał, żeby nie skakał, czyli don't jump. David, siedząc przed telewizorem, mówił mu jump, jump. Powstała piosenka. Nothing Else Matters zespołu Metallica został zainspirowany rozmową telefoniczną Jamesa Hetfielda z jego dziewczyną. Nirvana i Smells Like Teen Spirit odnosi się do dezodorantu / perfum, których używała była dziewczyna Kurta Cobaina. Owa dziewczyna należała do pewnego zespołu, którego piosenkarka pewnego dnia wbiła się po pijanemu do domu Kurta Cobaina, wzięła pisak i pomazała mu ściany. Wśród tych bazgrołów znalazł się m.in. tekst Kurt Smells Like Teen Spirit, czyli Kurt pachnie jak te perfumy. Teen Spirit. Kurt nie miał pojęcia, że Teen Spirit odnosi się do nazwy perfum, stwierdził, że tekst brzmi całkiem fajnie i nadaje się na tytuł piosenki, więc pół roku później zadzwonił do niej i zapytał, czy może wykorzystać te słowa. Alkohol ma tylko jedną zaletę. Większość fajnych piosenek powstała właśnie pod jego wpływem. Sting i jego Walking on the Moon. Zaczęło się od tego, że Sting wrócił pewnego dnia narąbany do swojego pokoju, zaczął chodzić w kółko i mówić, że chodzi w kółko. I'm walking around the room, I'm walking around the room. Po czym poszedł spać. Następnego dnia się obudził, przypomniał sobie, jak chodził poprzedniego dnia w kółko w pokoju. Stwierdził, że to byłby głupi tekst, więc zmienił go na Walking on the Moon. O wiele lepiej, nie? Hey There Delilah zespołu Plain White Tea. Piosenkarz tego zespołu poznał na jednej dyskotece dziewczynę, która miała na imię Delilah. Był nią zauroczony, jednak na jego nieszczęście dziewczyna miała już chłopaka. Postanowił o nią walczyć. Chciał ją namówić na jedną rzecz, więc powiedział, że napisze dla niej piosenkę, która stanie się hitem. Piosenka stała się hitem, jednak ona nie opuściła swojego chłopaka. Dobra, to tyle póki co. Jeżeli macie jakieś inne ciekawe historie związane z powstawaniem jakichś piosenek, to możecie mi oczywiście pisać w komentarzach. Zachęcam do łapkowania, subskrypcji i tym podobne itd. Zachęcam również do obejrzenia moich poprzednich odcinków ciekawostek o show biznesie. I tyle póki co. Obejrzyjcie, może będą gdzieś tam jeszcze następne odcinki. Nie wiem. Peace done. Hey There Delilah z zespołu White Plain White Tea. Chciał ją namówić na to. Wysłała mu nawet swoje zdjęcie. Wysłała mu nawet pocztą paczkę ze swoim zdjęciem i rewolwerem.